tutaj Marta na Instagramie i Ravelli jako Hadankiu. Jeśli jesteście tutaj ze mną, to jestem naprawdę mega wdzięczna, że pomimo tej 3,5-miesięcznej przerwy nadal tutaj zaglądacie. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i dopytywanie, kiedy nagram kolejny odcinek mojego vloga. No i na ten 8 odcinek trzeba było troszeczkę poczekać, bo u mnie pewnie, jak teraz już zauważyłyście, pojawiły się pewne zmiany i musiałam troszeczkę przeplanować, zmienić swoje plany i powiedzmy, że plan A postawić na pierwszym miejscu, a wszystko to, co planowałam wcześniej, no niestety musiałam przesunąć. Ale nie tak niestety, bo tak jak już powiedziałam, plan A został wcielony w życie i tak jak na przykład mówiłam w ostatnim odcinku, że spotkamy się na drutozlocie, no niestety nie byłam w stanie dotrzeć na drutozlot z powodów po prostu takich, że bardzo źle się czułam, a teraz jestem już na półmetku i wreszcie trochę lepiej jest ze mną. Pewnie będę nagrywać ten odcinek w kilku częściach. Mam nadzieję, że nie, że dam radę. Na pewno będę coś popijać. I w sumie to było dla mnie takie zaskoczenie, że kiedy zaszłam w ciążę, nagle zaczęło mi przeszkadzać bardzo dużo rzeczy. Łącznie z robieniem na drutach. Nie byłam w stanie robić na drutach przez naprawdę jakieś 3 miesiące. No może przesadzam, bo teraz minęły powiedzmy od ostatniego odcinka 3,5, więc no tak gdzieś myślę, że w połowie października chyba wróciłam do dziergania. Po prostu ciężko mi było skupić wzrok na czymkolwiek. Mówiąc już o jakimś komputerze, czy właśnie robieniu na drutach i przerabianiu oczek. Więc na mojej liście jest teraz bardzo dużo ufoków, bo myślałam, że po prostu to jest wina projektów, a nie tego mojego stanu, że jednak nie jestem w stanie dziergać, ale właśnie to się trochę zmieniło i też na początku, kiedy miałam taki wstręt do drobienia na drutach, to też musiałam ograniczyć obserwowanie wielu kont dziewiarskich na Instagramie, więc jeśli ktoś zobaczył, że nagle przestałam kogoś obserwować, a później po 2 miesiącach znowu zaczynam obserwować, to powiedzmy, że to nie ja, tylko hormony. No ale już właśnie wracam na jakieś takie, myślę, że na dobrą drogę. I udało mi się skończyć jedną rzecz, a kilka jest właśnie w trakcie. Trochę szkoda mi, że właśnie nie udało mi się dotrzeć na drutozlot, więc jestem wdzięczna za wszystkie relacje. W szczególności jestem wdzięczna i bardzo dziękuję Monice z Krakowa, która napisała do mnie, czy pojedziemy razem na drutozlot, a później zdała mi dokładną relację właśnie z wydarzenia. Było przesympatyczne i myślę, że może w końcu spotkamy się na tej kawie. A właśnie jeśli chodzi o to, co udało mi się przez te 3,5 miesiąca zacząć robić i skończyć, no właśnie o tym będzie ten odcinek. I jeszcze jedna rzecz, którą przegapiłam na samym początku, to było spotkanie z Lusią w Krakowie, gdzie Lucia spotkała się z Anią Knitting Nurse i z Teti w Knitted Coffee. Nie pamiętam, czy jeszcze ktoś tam z nimi był. Jeśli tak, to przepraszam, że zapomniałam wymienić. No i byłam ustawiona z nimi, że się spotkam, ale no niestety dopadły różne
bolączki i musiałam zostać w domu, odwołać w ten sam dzień, kiedy miałyśmy się spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze do takiego spotkania na pewno dojdzie w najbliższym czasie. I tak, moje ufoki i moja 3-miesięczna przygoda z tak jakby straceniem motywacji do dziergania. No to zaczęła się w sumie tak, że zaczęłam szukać różnych projektów na Instagramie, bo zaczynały się te kale już takie na wiosnę bardziej. I ja też z tyłu głowy miałam, że mam jakieś projekty, które chcę zacząć. Też niektóre były takie, że w zależności od tego, tak jakby w sumie troszeczkę przygotowując na to, że wiedziałam, że jeśli będę robić jakiś konkretny sweter, no to, że już lepiej będzie, że jeśli będę go robić w większym rozmiarze. Już nawet jak kupowałam włóczkę do tego, no bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzebny. No i w sumie tak stwierdziłam, że na pewno przyda mi się jakiś gruby sweter właśnie na zimę. Bo ja generalnie jestem zmarzluchem i okazało się, że jednak w trakcie ciąży nie jest mi zimno i jest mi strasznie gorąco. Czasami nawet jak wychodzimy na spacer z moim mężem, on jest w kurtce pozapinany w czapce, a ja no nie jestem w stanie, bo jest mi tak gorąco. Niemniej jednak decyzja, żeby wydziergać jakiś gruby sweter właśnie na tą zimę, myślę, że była dość dobra, bo no przestaje się mieścić w swoje kurtki zimowe i trochę bez sensu byłoby kupować kolejną kurtkę i stwierdziłam, że lepiej będzie, jak po prostu będę ją nosić rozpiętą, a pod tą kurtką będę miała coś właśnie ciepłego pod szyję. Tak się złożyło, że właśnie jakoś w sierpniu chyba, czy na początku września na Instagramie zauważyłam, że jest promocja u Kohi Locatelli, chyba dobrze, nie wiem czy dobrze wymawiam, czy źle. Miałam u niej upatrzony jeden taki sweter, lemongrass, i widziałam go w właśnie kilku wersjach ciążowych, bo on ma takie zakończenie, ma rozporki po bokach i jest tak wykończony na okrągło z przodu i z tyłu. I stwierdziłam, że chyba będzie dobrze wydziergać ten sweter, albo może po prostu zaczerpnąć inspiracji, jak wykończyć ten dół, a górę zrobić z jakiegoś innego wzoru, który miałam w głowie, i wykorzystać pomarańczową włóczkę, o której już mówiłam na poprzednich vlogach. Włóczkę, którą kupiłam w Pradze. Peruvian od Phil Collany w kolorze 803. I później do niego dopasowałam z sklepu Makunki Tilie w odcieniu 350. No i w takim połączeniu myślałam, że ten lemongrass wydziergam, albo coś podobnego. Ale stwierdziłam, że chyba nie. Że lepiej zamiast takiego golfa zrobić coś, co będę w stanie jakoś rozpiąć, chociaż trochę. No i ja chyba już wcześniej mówiłam na poprzednim vlogu, że z tej włóczki będę chciała wydziergać zipper neck od Petit Knit. No i właśnie jestem w trakcie robienia tego swetra. I jak się już dowiedziałam, że będę zwiększać powoli swój rozmiar, no to zdecydowałam się na rozmiar numer 4. Mimo że wymiary wskazywały tamte wakacyjne na rozmiar 3. I jeszcze wiedząc, że te wszystkie projekty Petit Knit są takie dość oversize, stwierdziłam, że rozmiar więcej plus oversize od Petit Knit, no to będzie dobry pomysł. No i właśnie jestem już
na takim etapie, że praktycznie tutaj ten to body już jest skończone, już powinnam tutaj robić ściągacz, ale przymierzyłam ten sweter i fajnie by było, gdyby on był jednak troszeczkę dłuższy niż tak jak jest w wzorze. I stwierdziłam, że zacznę robić rękawy, zobaczę ile mi zostanie tej włóczki. No i właśnie ewentualnie wtedy dokończę z tego, co mi zostało, ten dół. I szczerze mówiąc, no to był taki projekt, który zaczynałam, odkładałam w kąt, bo te włosy moherowe jakoś do mnie nie przemawiały. Wszędzie się plątały i wchodziły mi do buzi. Przez co też było mi niedobrze od samego patrzenia na moher. Ale no na szczęście mi to przeszło i właśnie i mogę dziergać dalej ten sweter. I jak tak zaczęłam właśnie go przerabiać i już widziałam, że no te włoski jednak nie do końca są dla mnie w tym momencie. Akurat tak się złożyło, że z tej promocji, która była na właśnie w sklepie argentyńskiej projektantki Kochi, zaszalałam i oprócz tego, że wybrałam wzór na ten lemongrass sweter, którego no w ogóle nie ruszyłam, może kiedyś, przecież to w sumie nie musi być sweter ciążowy, może być po prostu taki. Myślę, że na pewno mi się kiedyś przyda ten wzór. Tak, tak. Moja biblioteczka na Ravelry się rozrasta, a projektów jakoś super bardzo dużo nie przybywa w szafie. No ale cóż. I oprócz właśnie wzoru na ten lemongrass, kupiłam jeszcze wzór na Like a Cloud cardigan. Bo wydawało mi się to, że właśnie będę potrzebować jakiś cardigan. Myślę, że ważne jest dla mnie teraz, żeby podokańczać te projekty, no i po prostu tak stopniowo. No ten cardigan, wiadomo, no to on jest niezapinany, więc może być i przydatny, i nie do końca, no bo jednak no pod kurtkę, której nie zapnę, bez sensu zakładać cardigan, którego też nie zapnę, bo dalej tutaj będę, powiedzmy, że rozpięta. Mimo, że ten projekt może nie do końca był przemyślany, żeby go kupować w tym momencie, to skorzystałam wtedy też z promocji Alpaca Party i nakupiłam Drop Snort. Naprawdę bardzo dużo, jeszcze mam inne pomysły, co zrobić z tych kolorowych, ale to może innym razem, jak będę mówić o swoich takich projektach, które mam zaplanowane, co zrobię na zimę. A właśnie z tego beżowego miałam zamiar zrobić ten, gdzie nadal mam zamiar zrobić ten cardigan, a jeśli nie ten, to jakiś inny, bo w sumie to jakoś tak było, że zanim zaczęłam dziergać, to zazwyczaj kupowałam sobie takie swetry, które są właśnie z wełny, czyli w sumie nie ma zbyt wielu sklepów takich, które oferują faktycznie z wełny swetry, więc jedyny sklep, do którego chodziłam kupować swetry, to był Benetton. I miałam jeden sweter, taki cardigan właśnie akurat to był z merino, właśnie w takim kolorze, ale bardzo przetarły mi się łokcie. Próbowałam to naprawić, no jednak niezbyt dobrze to wyglądało i sweter poszedł na straty. I to był mój jeden z dwóch cardiganów, które miałam w zeszłym roku. Miałam jeszcze jeden taki w kolorze brudno-różowym, taki dość długi. Mój tata nie cierpiał tego swetra, więc strasznie mu się nie podobał, a ja go lubiałam, bo w sumie taki troszeczkę jakby tweedowy i no i był dość ciepły,
Ale ta sama historia. Ja po prostu przez to, że zawodowo pracuję przed komputerem, to jednak cały czas spędzałam całe dnie, powiedzmy, z rękami opartymi tutaj o te takie podłokietniki. Albo z łokciami na biurku i po prostu we wszystkich swetrach, a tak jak mówiłam wcześniej, zawsze mi było bardzo zimno, w wszystkich swetrach miałam powycierane łokcie właśnie przez to siedzenie ciągle z łokciami opartymi. No i tak stwierdziłam, że jak pozbyłam się tych dwóch swetrów, w ogóle z tym różowym, z Benettona, ja myślałam, że uda mi się odzyskać tą włóczkę, ale jak zaczęłam ją pruć, to zaczęłam pruć go, ten sweter. Okazało się, że jednak no, po praniu w pralce on się sfilcował, mimo że, a może on był już po prostu tak sfilcowany, jak go kupiłam, bo wcześniej nie zdarzyło mi się pruć tak swetrów kupionych. A tutaj było tak, że właśnie mimo że on był taki gruby, fajny, taki mięsisty, to jednak no, ta włóczka nie nadawała się do odzyskania, niestety, mimo że kolor był taki, że bardzo mi się podobał. No i jak teraz miałam zamiar wydziergać nowy kardigan, to wiedziałam, że musi to być jakiś kolor taki uniwersalny i właśnie bardzo mi brakowało tego beżowego swetra, który miał przetarte łokcie i stwierdziłam, że jeśli mam wydziergać coś, no to niech to będzie coś uniwersalnego, jakiś kardigan taki, który praktycznie to wszystko założę. Stąd właśnie ta włóczka. Nie pamiętam, jaki konkretny rodzaj włóczki jest sugerowany we wzorze, ale widziałam na Reverly, że bardzo dużo projektów było wykonanych właśnie z Norda. No i to jest dość cienka włóczka, bo to jest ta grupa A z Dropsa i tutaj sugerowany rozmiar drutów to jest 3. Ten Like a Cloud cardigan jest raczej takim dłuższym niż krótszym, przerabianym prawo-lewo. No i na razie musi poczekać na swoją kolej. Włóczka jest kupiona, jeśli zmieni mi się koncepcja i coś innego będę chciała wydziergać z tego, to myślę, że najprawdopodobniej będzie to jakiś kardigan. Może niekoniecznie ten. Może znajdę taki wzór, który będzie mi pasować do tej włóczki i będzie też zapinany. A może uda mi się przerobić ten wzór właśnie jako kochi na taki, który będzie mieć jakąś plisę. I to nie koniec jeszcze, jeśli chodzi o wzory, które kupiłam wtedy na tej promocji. Kolejny wzór to taki, który myślałam, że wykorzystam do wzięcia udziału w kalu, właśnie organizowanym przez Kochi. I to jest bardzo mały projekt, ale no nie mogłam po prostu. Zaczęłam i nie skończyłam. Może ja po prostu nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby dziergać chusty. Miałam zamiar, że właśnie pierwszą chustą, którą wydziergam, to będzie ta od Amanity, o której tak mówiłam też właśnie w poprzednim odcinku. Strasznie mi się podobała i w ogóle ta chusta od Amanity. I cały czas się zbierałam z tym, żeby zamówić sobie włóczkę właśnie ze strony producenta, sugerowaną włóczkę od firmy Holstgarn. I to tam w tym wzorze jest sugerowana włóczka Coast. Ale tak mi dużo czasu zeszło, żeby się zdecydować na jaki kolor. Już wiedziałam, że no chyba nie w tym roku. Że jednak muszę sobie ten swój budżet trochę dziewiarski przeplanować i niektóre rzeczy poprzesuwać na późniejszy czas, bo wiem, że będę chciała dziergać inne rzeczy jednak. No i
Jak zobaczyłam tą chustę na profilu Kochi, że to jest nowy projekt, że można nim wziąć przy pomocy niego wziąć udział w tym kalu, potrzeba tylko dwóch motków, to jest chusta właśnie, no dwóch. Jednego takiego pretzla. No i stwierdziłam, że to jest super opcja dla mnie, żeby wykorzystać jeden z motków ręcznie farbowanych, które kupiłam w Pradze również. One były farbowane przez założycielkę sklepu Woolpoint. Tak jakby ta marka to Zoo Fibres. Już kilka razy pokazywałam to. No i tutaj jest już przewinięty moteczek. I zaczęłam robić tą chustę, jakoś właśnie też we wrześniu. To było kolejne podejście do robienia na drutach. Zaraz po rozpoczęciu zipernek. I zatrzymałam się w pewnym miejscu i jakoś ciężko mi dalej wydzierkać. Myślę, że ten kolor może jest taki nieoczywisty. Będzie pasować mi do kurtki, więc to była taka alternatywa, że jeśli nie wydziergam tego swetra zipernek, no to chociaż będę miała jakąś taką chustkę tutaj do winięcia wokół szyi, bo mam brązową kurtkę, taką zimową, puchową, no ale nie wiem, chyba szybciej jednak założę sweter niż tą chustę, no ale cóż, no może akurat uda mi się to skończyć jakoś niebawem. Myślę, że jestem tutaj chyba jakoś w 1/4 wzoru, bo to nie jest duża chusta. No, tak jak mówiłam, starcza na nią jeden motek. I zobaczymy. No niestety nie wzięłam udziału w kalu, nawet nie wiem jak to dalej się potoczyło, tak jak mówiłam. Raczej później zaczęłam wszystko związane z drutami jakoś tak odpychać, żeby mnie to bardziej jeszcze nie jakoś nie dobijało, że ja bym chciała, nie mogę, jest mi niedobrze przez to. Ale wydaje mi się, że z jakimiś tam najważniejszymi rzeczami byłam na bieżąco, bo nadal obserwuję i obserwowałam Lucię i Ani Anything Nurse, które w sumie bardzo dużo wrzucają różnych ciekawostek na swoje Insta Stories. I jak są jakieś dobre promki gdzieś, albo jakiś nowy, fajny wzór, no to powiedzmy, że mam to w takich aktualnościach. Tam właśnie od nich na tym Insta Stories. I nie muszę sama przez to sobie jakoś tak zaśmiecać. No może nie zaśmiecać, no ale jednak wolę to ograniczać troszeczkę, bo wydaje mi się, że Instagram to jest trochę taka studnia bez dna, że jest strasznie dużo różnych inspiracji i po prostu można tylko się w tych inspiracjach jakoś zanurzyć i później utopić. Ciężko z tego później wyjść. I można, no, tak jak ja, w jakiejś takiej niestabilnej sytuacji emocjonalnej tylko się dołować, że ja bym chciała, a to i nie mogę i no. No ale dobra, koniec marudzenia. Co dalej? Jakoś tak się złożyło, że jak ostatnio skończyłam te fioletowe skarpetki, to stwierdziłam, że od razu zabiorę się za inne, właśnie również z książki 52 Weeks of Socks wydawnictwa Line. I wybór padł na skarpetki. Toy Wuhario. One są pod numerem 16, jeśli ktoś ma tą książkę. No i było tak, że właśnie miałam w zapasach włóczkę skarpetkową, akurat Austerman Step w takim kolorze ciemnej zieleni i zaczęłam robić tą skarpetkę już jakoś w sierpniu i jej nie dokończyłam. Na razie mam tyle. To jest właśnie takie dość ciekawe, bo ten ażur, on się ciągnie tak jakby z, powiedzmy, że tu jest stopa, nie? Tu jest spięta
i on idzie tak, że tak zakręca. Ciekawe to jest, ale no, może nie na teraz. Rurek mi się dość podoba. Ta włóczka, nie wiem jak będzie po wypraniu, na razie jest dość gryząca. Ona niby ma jakiś olejek w sobie, coś tam widziałam, chyba. Coś to jest, to właśnie tak jak mówiłam, Austerman Step Classic i kolor 1003. I tutaj jest coś takiego, że... Aha. Das Original mit Aloe Vera und Jojoba Ul, no to zawiera ta włóczka naturalny jakiś tam ekstrakt z aloesu i olejek jojoba. Nie wiem, może to później czuć dopiero po wybraniu. No ale to właśnie u mnie tak ze skarpetkami jest, że jak zaczynam, no to później ciężko mi je dokończyć. Myślałam, że pójdzie mi szybko, bo na początku miałam zapał, ale no, zapał szybko wyparował. Mimo tych wielu ufoków, udało mi się dokończyć jedną rzecz, którą w sumie planowałam wydziergać od samego początku, jak tylko zaczęłam robić na drutach. A mianowicie idealną czapkę 2x2 ściągaczem. To jest włóczka, którą kupiłam na targach Wool Fashion. Jest to Cardiff Kashmir w kolorze takiego niebieskiego. Właśnie ta czapka skończyła dzisiaj schnąć. A też zaczynałam jakoś w sierpniu, wrześniu, jako kolejne podejście, że może kaszmir nie będzie mi przeszkadzać. No, ale no niestety, też nie był dla mnie jakiś wdzięczny, albo może sam wzór, to prawo, lewo, w sensie prawo, prawo, lewo, lewo i druty 2,75 nie były dla mnie zbyt przyjazne. No, a wiedziałam, że chcę zrobić sobie jakąś troszeczkę cieplejszą czapkę. I właśnie kiedyś dawno, jak szukałam wzoru na czapkę, obojętnie jaką, no to trafiłam właśnie na ten wzór. Jego autorem jest Sasha Nitz. Wzór jest rozpisany właśnie specjalnie pod Cardiff, Kaszmir. I w sumie było tak, że no, ta czapka kojarzy, że on wzór na tą czapkę kosztował chyba jakoś ponad 30 zł. No i z drugiej strony, no to jest po prostu no, czapka ściągaczowa. Ale tak jakoś się zafiksowałam, że przejrzałam konto na Instagramie tego pana Saszy i zauważyłam, że w okolicy Wielkanocy zazwyczaj ma jakąś promocję na swoje wzory. I właśnie doczekałam do Wielkanocy w tym roku. Była promocja i tam, nie wiem, to było z 20%, ale zawsze coś. I właśnie kupiłam wzór na tą czapkę. No bo samo to, że właśnie wełna na nią jest dość droga. W tym momencie chyba motek Cardiffa kosztuje około 70 zł w Biferno, z tego co patrzyłam. A na tą czapkę potrzebne są 3 motki. No nie do końca. Nie do końca 3 całe, bo w sumie z tego trzeciego zostało mi dość sporo. Więc nie wiem. Pewnie kiedyś coś z tego zrobię. Jako jakiś dodatek do wykorzystania może w jakiejś resztkowej robótce, resztkowym projekcie. No ale na razie właśnie udało mi się skończyć tą czapkę. I powiem wam, że no to był dość ciekawy projekt, mimo że taka zwykła czapka. Ale po pierwsze, tutaj jest tubular custom 2x2. Wcześniej nie robiłam czegoś takiego, naprawdę byłam zaskoczona, że w ogóle takie coś można zrobić. I będąc w jakimś sklepie, chyba to był Kapal, przyglądałam się, jak są wykończone kocyki dla dzieci. W szczególności, jeśli mają ściągacz 2x2.
jak się przyjrzałam temu i później zaczęłam robić tą czapkę, to zauważyłam, że to jest w sumie podobnie zrobione. Wiadomo, że te kocyki są robione na maszynie, ale wizualnie no to nie odbiegało to od tych kocyków. Kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła w tym wzorze, to to, że ona jest w dwóch wersjach językowych. Jedna jest po angielsku, a druga jest po niemiecku. I ta w wersji angielskiej jest rozpisana na cele. Myślałam, że będę cierkać z wzoru angielskiego, ale tutaj musiał powstać mały miks, bo jednak nie mam jakiejś takiej miarki w calach i ciężko mi było to sobie jakoś poprzekładać. Próbowałam to poprzeliczać, ale nie do końca mi to wszystko jakoś tam dobrze wychodziło i stwierdziłam, że dobra, wydaje mi się, że skoro ten pan jest Niemcem, to pewnie i też pisał pierwotnie ten wzór po niemiecku, więc wykorzystam wszystko to, co jestem w stanie tam wyłuskać z tego wzoru niemieckiego. Trochę połączę to i to. Też tak jak patrzyłam, no to większość osób, które dzielgały jego czapkę na Reverli, no to też była niemieckojęzyczna. No nie jest to dla mnie w sumie jakiś problem, żeby po prostu to po niemiecku jakoś tam ogarnąć, ale nie chciało mi się myśleć po prostu. I stwierdziłam, że no idę po linii najmniejszego oporu i tyle. No i teraz tak, czapka jeszcze nie ma pochowanych nitek. W sumie teraz pierwszy raz ją przymierzę już po wypraniu. O, tutaj taki dzyndzelek troszeczkę. Jakoś to trzeba będzie ułożyć, ale wydaje mi się, że w miarę powinna być ciepła, przynajmniej taką wczesną zimę. No bo w Krakowie to mamy teraz jakieś naprawdę... Może dzisiaj akurat nie, ale codziennie bardzo mocno grzeje słońce, jest kilkanaście stopni. To tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które udało mi się skończyć w ciągu tych 3,5 miesiąca. Boże, dawno tyle nie gadałam. Oprócz tego, że właśnie coś tam próbowałam dziergać, miałam jeszcze inne rzeczy związane z dziewiarstwem, na przykład jakieś połączenia. Na przykład nowy numer magazynu Pompo. Już to nie jest nowy, bo już zimowa wersja wyszła, w sensie zimowy numer, a ja dopiero Wam pokazuję numer jesienny. Wydaje mi się, że do tej pory, jak mam tą prenumeratę, no jeszcze został mi jeden numer z prenumeraty, ten zimowy, to chyba moim faworytem jest numer ten wiosenny, z którego zrobiłam ten moharkowy sweter, taki siateczkowy jakby. Chyba już mi się trochę udziela Baby Brain, bo nie pamiętam nazwy, a przecież Plumetis, tak, Plumetis, sweter z kołnierzykiem. Na szczęście też porobiłam w większym rozmiarze, więc myślę, że jak jeszcze będzie troszeczkę zimniej, to będę go zakładać. Ale wracając do tego numeru, to jest sporo swetrów, które... No sporo, chyba dwa czy trzy swetry, które mi się naprawdę podobają. I na pewno jest to ten sweter Ipo. Taki. Kolejny to jest żakardowy Maja. Ale on chyba jest z tego, co kojarzę, zszywany. Więc tu jest żakard robiony prawo i lewo, więc to też nie na ten moment dla mnie. Ale to, co mi się najbardziej spodobało, to beret. Tylko że robiony na szydełku. Aureole. Tu jest wersja beretu i bini. No i to jest właśnie ten beret, który mi się tak strasznie podoba. Ale no nie jestem na tym etapie z szydełkiem, żeby go robić. Kolejne zdjęcia. Naprawdę, bardzo mi się podoba, ale cóż, musi poczekać na swój moment. Jeśli chodzi o przyszłość mojego kanału, to ciężko mi na ten moment powiedzieć,
Jak często chciałabym nagrywać nowe odcinki? Mam nadzieję, że już nie będzie tak długa przerwa jak ostatnio, przynajmniej do momentu porodu. Na pewno muszę ostrzec, że pewnie w kolejnym odcinku pojawią się już jakieś rzeczy, które planuję wydziergać dla mojego dziecka, także baby needs trigger warning. Ale myślę, że dalej będę dziergać dla siebie rzeczy, dla siebie, dla mojego męża, dla bliskich. I że jak skończę ten rudy sweter, no to powstanie jakaś kolejna ciekawa rzecz. Może uda mi się coś właśnie, jeśli chodzi o rzeczy dla dziecka samej zaprojektować. Mam taką nadzieję. No bo to jednak jest mniejsze zużycie włóczki, a przede wszystkim szybciej się dzierga takie rzeczy. Jednak mam świadomość tego, że przez to, że rodzę mój termin jest na początek wiosny, no to nie planuję żadnych takich udziergów dla noworodka. Myślę, że zacznę od 6 miesięcy, no bo wtedy zacznie się już pewnie jesień, jak będzie dziecko mieć 6 miesięcy i wydaje mi się, że trochę chyba za szybko rośnie, żeby to miało sens, żeby coś zdziergać takiego innego niż kocyki. No dobrze, może jakieś skarpeteczki albo jakąś taką czapeczkę, no to jeszcze powiedzmy, ale nie chcę robić jakichś bodziaków. Chociaż może jeden zrobię. Ciężko jest stwierdzić. Na koniec chciałam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo właśnie jak już odblokowałam w sobie to dzierganie, no i właśnie tak nawiązując do pierwszego odcinka mojego vloga, że nie cierpię dziergać kocyków, no to jednak wiedziałam, że jak sama będę się spodziewać dziecka, to będę chciała wydziergać dla niego kocyk. I zastanawiałam się z czego i rozmawiałam z Justyną, Lowieczką, która mi podpowiedziała, że najlepiej będzie wydziergać z Baby Merino. Ja jakoś tak, mimo że miałam w swoich zapasach Baby Merino od Dropsa, niespecjalnie z tej włóczki cokolwiek robiłam. Próbowałam jakoś z niego zrobić coś z brioszką. No po prostu miałam kilka matków kupionych w zeszłym roku. Kolor nic nie sugeruje. Nie zdradzam w tym odcinku, czy spodziewam się dziewczynki, czy chłopczyka. Oprócz tego, że mam ten Baby Merino z Dropsa, miałam też w swoich zapasach resztki z mojego Fern Sweater z firmy Knitting for Olive, gdzie właśnie na tej akcji marcowej, lutowej dla Ukrainy kupiłam włóczkę i tu został mi prawie cały motek Merino, właśnie Knitting for Olive. No i tak sobie pomyślałam, ach, zobaczę, wypróbkuję je, bo obie te włóczki są dedykowane na druty 3 mm i co? I zrobiłam dwie próbki i wydaje mi się, że no niestety widać tą cenę. To jest właśnie Knitting for Olive. Tak pewnie jeszcze z boku gdzieś pokażę zbliżenie, zdjęcie. I po zablokowaniu, no ja mam wrażenie, że to wygląda praktycznie tak jak z maszyny. A tu jest Baby Merino z Dropsa. I cena jest naprawdę znacząca tutaj. W sensie różnica, bo w tym momencie mamy tą promocję na wełnę z Drops, głównie Merino. Jeden motek tego Baby Merino kosztuje coś około 12 zł, a Knitting for Olive za motek to jest koszt 35 zł, więc praktycznie 3 razy więcej. Ja już podjęłam decyzję, z której włóczki będę dziergać. Myślę, że dowiecie się z mojego Instagrama, jeśli dotrze do mnie przesyłka ze sklepu. To by było chyba na tyle.
Bardzo dziękuję wszystkim, jeśli dotrwaliście ze mną tutaj do końca. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału mimo mojej nieobecności. Dziękuję za komentarze. No i zapraszam właśnie do komentowania tego odcinka. I każda wiadomość od Was to jest naprawdę dla mnie wielka radość. I cieszę się, że wreszcie się zmotywowałam, żeby nagrać kolejny odcinek. Pozdrawiam wszystkich, gratuluję wszystkim nowym, którzy dołączyli do społeczności YouTube'owej jako dziewiarscy podcasterzy właśnie w trakcie tej mojej przerwy. Próbuję nadrabiać teraz właśnie od momentu, kiedy zaczęłam znowu dziergać, tak powiedzmy, że tak od tego, nawet nie połowy października, tylko bardziej listopad. Wracam. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Że zostanę. No i tyle. Dzięki wielkie i miłego dnia. Pa!